Witam Państwa serdecznie na konferencji po meczu trzeciej ligi pomiędzy Kalisją Kalisz i Polonią Radus Nowy Tomyśl. Witam gorąco trenera pana Dawida Kanieckiego, trenera Polonii. Witamy gorąco również trenera Kalisji, pana Grzegorza Dziubkę, no i strzelec z jednej bramki dla Kalisji, pan Mariusz Niedbała. Proszę o zadawanie pytań. Kalisji, dziennikarze, znam. Może zacznę od trenera gości. Panie trenerze, zadowolony jest pan z wyniku, czy nie za bardzo? Na tak gorącym terenie, jakim jest teren kaliski, to można, uważam, że ten remis, który tutaj dzisiaj wywieźliśmy, no jest, wydaje mi się, zasłużony, ale też bardzo nas cieszy. Po ostatniej przegranej, trochę niefortunnej, ale przegranej, potrzebne było nam chociaż taka zdobyć punktów. Pytanie do trenera Dziubka. Początek pierwszej połowy należał do was, dzięki czemu zdobyliście bramkę. Niestety w późniejszych minutach coś zaczęło się u was psuć. Przez to goście wypasowali sobie wiele klarownych sytuacji na zdobycie bramki, z których jedna zakończyła się sukcesem. Co się stało z pańskim zespołem w tym momencie? Zespół gości akcji robi tak naprawdę po naszych badach. Już bramka Dawid Kanieckiego, imiennik, tak? Może to teraz przegiwa. Strata w środku pola i tak padła bramka. Z naszych strat szły akcje przeciwników. Tak naprawdę generalnie chcieliśmy grać, tutaj powiedziałem o papą. Gramy prostą piłkę, to nie ma co kombinować na tym pastwisku, które akurat mamy w tej chwili. Gramy prostą piłkę, przyjęcie, oddanie do przodu, 2-3 podanie, jesteśmy pod bramką przeciwnika. Zaczęliśmy kombinować, zaczęliśmy kiwać, jakieś kontrolować akcje w środku pola niepotrzebnie i z tego tak naprawdę poszły 2-3 akcje, z tego jedna zakończyła się bramką. Trudno. Proszę bardzo. Przecież lewa strona troszeczkę słabiej grała niż inne formacje. Tam cały czas przeciwnik wchodził tą waszą lewą stroną. To znaczy, tam. Na pewno dzisiaj bardziej kreatywnym zawodnikiem na obronie był Tywoniuk niż Kazimierczak. I pewnie przeciwnik taki coś bardzo szybko wyczuje i będzie się starał tam grać. A z drugiej strony na lewym ofensywnym grał Armatys, gdzie on generalnie zawsze gra bardziej wysuniętego zawodnika, ale ze względu na kontuzję Karola musiał tam zagrać. I może to też się to było spowodowane tym, że właśnie tam wtedy bardziej odkryta była lewa strona i tam chodzili. Ale generalnie słabszy mecz, nie gra tego do końca Waldek, co tak naprawdę chcemy w ofensywie. Także może to było przyczyną. No, przeciwnik widział, grał ten tamten. No, czyli reasumując, aż remis czy tylko remis? Znaczy, ja przed meczem tak naprawdę rozmawialiśmy z chłopakami, że chcieliśmy grać o pełną bólę. Mówiliśmy, że zespół przeciwnika jest w dołku, na trzecim dołku, ale może nawet odnieśli porażkę z Mieszkiem. Przyjeżdża tutaj, to będzie mecz walki, także liczyliśmy na 3 punkty. Dobrze się nam układało. Bramka, sytuacja jedna, druga i nagle błąd. Poszło na 1-1. Coś się zacięło. W drugiej połowie staraliśmy się walczyć, odkrywaliśmy się, może my się nadziewaliśmy na kontry, ale stworzyliśmy swoje sytuacje z przodu. Trochę pazerność naszych napastników. Nie ma tego kolektywu z przodu do chęci do grania ostatniego podania, tylko samemu zapisać się na listę strzelców. To nas troszeczkę zgubiło i tu ma pretensje generalnie do ofensywy. Ale tak, no co, mecz walki, podział punktów. Myślę, że z samego wyniku już takiej walki to sprawiedliwe. Kontuzja Gąszczaka jakaś poważniejsza? To znaczy pociągnął wiązadło poboczne. Dzisiaj był na ławce, ale tak naprawdę nie było sensu go wpuszczać na taki ciężki teren, w związku z tym myślę, że w środę już powinien wejść. Tak mam nadzieję. Inaczej, jeżeli będzie to taki stykowy, to też go nie będziemy wpuszczać. Ja mam pytanie do pana trenera Kanieckiego. No tak z góry tu patrzyliśmy, to chyba najlepszym zawodnikiem na boisku pańskiej drużyny, przynajmniej też się pojawił Szymon Juszczak, bo tutaj właściwie rozmontował pojedynkę na początku obronę Kalisji. Tak to wyglądało. Uciekał. Szymon Juszczak? Znaczy dziesiątka chyba, tak? To widzę. No nie wiem, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o zawodnika Szymona Juszczaka, to zagrał dzisiaj jeden ze swoich najsłabszych meczy w tej. On ze swoją szybkością to w tej lidze robi naprawdę sporo zamieszania. Dzisiaj po prostu mecz mu nie wyszedł, no i musiałem po prostu zmienić w 60 minucie. Zresztą sam prosił o zmianę. A powiem, że on rozegrał dzisiaj jedno ze swoich słabszych spotkań. Jeżeli chodzi o to z No i on jest bardzo widowiskowym piłkarzem, ponieważ no jego cechuje bardzo szybkość, więc tacy piłkarze bardzo się podobają kibicom, ale dzisiaj zagrał połowę swoich umiejętności, na połowę swoich możliwości. Zimą opuściło pański zespół wielu czołowych zawodników. Myśli pan, że mimo to pańskiemu zespołowi uda się wywalczyć awans i utrzymać lokatę, którą obecnie zajmujecie?
No, opuścił nas w zasadzie jeden zawodnik, który na 41 naszych strzelonych bramek sam strzelił 23, to chyba mówi samo za siebie. I wydaje mi się, że problem naszego zespołu tkwi przede wszystkim teraz w braku doświadczonego, może nawet nie musi być doświadczony, ale przede wszystkim snajpera. I to jest nasz główny problem, nad którym cały czas usilnie pracujemy, bo tu ja jestem dzisiaj także, my mamy duet trenerski, kolega jest na stażu w Anglii, dzisiaj sam prowadziłem zespół i nad tym przede wszystkim pracujemy, aby tą stratę sobie powetować, zniwelować. Natomiast nasz zespół odpuściło jeszcze dwóch zawodników, którzy na dobrą sprawę no, nie odgrywali tak znaczących roli jak Dmytro Koszaków. Natomiast dzisiaj zauważalny błąd był dwójki zawodników. Nie było zawodnika lewonożnego, przede wszystkim jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry Marka Furmaniaka, i nie było zawodnika typowo defensywnego, środkowego pomocnika Bartosza Knopa. I tych dwóch zawodników według mnie bardziej brakowało. A Dmytro bardzo nam brakuje, ale no wybrał po prostu inny klub. Mariusz, po raz kolejny wyręczacie napastników, tak patrzę w Kalisji. Jakie twoje wrażenia po tym spotkaniu? Bo tak jak Grzegorz powiedział... Właśnie ogólnie z przebiegu meczu w poszczególnej bramce wydaje mi się, że troszeczkę się cofnęliśmy za głęboko i tak jak tutaj trener wcześniej powiedział, z naszych strat po prostu przeciwnie o kilka okazji. Natomiast co do drugiej połowy, to myślę, że mieliśmy przewagę i to optyczną. Zespół przeciwny po prostu czekał na kontry, które kilka wyprowadził i na szczęście nie straciliśmy bramki, ale z przebiegiem meczu myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Ja myślę, na końcu pytanie takie, które tutaj wszystkich bulwersuje niektórych, no może dużą część kibiców i zawodników. Co się dzieje z boiskiem? Jak wiesz, bo przyszłość Kalisji prawdopodobnie się szykuje, na razie się jest taki dosyć kolorowy, w kolorach bardzo ładnych, natomiast gorzej jest z boiskiem, no boisko jest w totalnym stanie, panie Grzegorz. Wystarczy wyjrzeć przez okno i zobaczyć. Prawdopodobnie mamy w tej chwili jedno z najgorszych boisk w tej lidze, a może nawet w niższej i wyższe niż. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy, powiedzmy, jakimś tam czołowym zespołem tego miasta i mamy promować tak, i firmy kaliskie i miasto gdzieś poza, no to nie możemy grać na takich pastwiskach. No, to jest, jak to nie jest mały skandal, to jest przegięcie, nie będę mówił czego, że mamy na takim czymś grać. To nie jest boisko, nie nazywajmy tego boiskiem. Budynek mamy piękny, szatnie ładne, ale boiska nie mamy. I nie oszukujmy się, niech sobie nikt nie wymaga, że cokolwiek tutaj jest poza kawałkiem pola, oprócz tego dźbłami trawy. Także to chyba wystarczy. Jeśli ja mogę jeszcze dodać to jest zdanie do trenera. No nie ma co wracać, ale graliśmy 3 dni temu z Polonią Leszno i naprawdę też warunki pogodowe nie były ładne, a boisko było przygotowane naprawdę tak, żeby szło tą piłką pograć. Wymienić 2-3-4 podania i jakoś to ładnie wyglądało, natomiast na tym boisku to wygląda taka jak kopanina, jak okrągówka. Kopnie, biegnie. No nie da się zrobić, nie wiem, wymienić 3-4 podań. No ciężko jest, piłka skacze, nawet nie wiem, zamiast się skoncentrować na podaniu, to trzeba się koncentrować na tym, czy piłka się odbije przed stopą i nie wiem, uderzy w piszczę albo w kolano. No ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Nie szanujemy takim czymś kibiców, którzy chcą zobaczyć piłkę, a nie kawałek kopaniny. Nie oszukujmy się, nie ma gospodarza, nie ma piłki, prosta sprawa. Mimo tych niezbyt optymistycznych wieści na temat boiska, życzymy wszystkich w imieniu klubu, kibiców i tak dalej, wszyscy wesołych, szczęśliwych, zdrowych świąt i lepszego boiska w Kaliszu. Dziękuję Państwu. Dziękuję.